trzeci dzień naszej podróży zaczynamy pod Licheniem. Widać? Pewnie widać. Wyjechaliśmy właśnie z pola namiotowego u Sikory. Co o nim myślisz? Przytulne. Trochę dużo ludzi, ale grzeczni byli. Filmuj mnie. Nie było tak głośno, jak spodziewałem się, że będzie. Był dostęp do wody. Z którego nie skorzystaliśmy. Taki dostęp był też płatny, jakby się chciało. Jakby się ma na przykład wrażliwą, arystokracką dupę i musisz się myć pod prysznicem i ciepłą wodą. To był za 2 zł i był też dostęp do wody taki darmowy. Czy zlewo zmywaki były, umywalki i toalety darmowe. Na końcu tej toalety był prysznic dla odważnych. Prysznic dla morsów tak naprawdę, bo tam woda głębinowa, taka zimno, dobrze schłodzona. Zimno i bez zasłonek. Bez zasłonek. Tak sobie wyobrażam właśnie toalety w więzieniu. Jaki jest plan na dzisiaj? Dzisiaj Licheń. Zaraz sobie oblatamy ten oto tutaj skromny budynek. A następnie podróż do Stobnicy. Tam jest zamek na obszarze Natura 2000, na usypanej wyspie. Ja już tam byłem i tak jak ci mówiłem, straszna mnie tam bronią. Nie pierwszy i nie ostatni raz pewnie. Nie ostatni, ale akurat pierwszy wtedy. Ach. A następnie Poznań. Battery level low. No tak podobno mówią. To na ładowarkę go od razu, co? Bo jak tak wysoka spadnie... To jest dron moich marzeń. Pierwsza autostrada w naszej wycieczce. Ale jesteśmy trochę po czasie, więc myślę, że możemy. Ja jako Kasia bardzo chciałem pozdrowić Rotor FPV. Zauważył, jako pierwszy mnie rozgryzł. Dzięki tobie mogę zrobić come out. I wszyscy mogą dowiedzieć się, kim naprawdę jestem. Zabolało, co? Jak? Prosto w serce. 28 zeta za bramkę. A ktoś tu śmie narzekać na krakowskie. 12 czy Bóg wie co. Nie chcą nas wcale nie jeba. No nic, jedziemy do Stobnicy. Po drodze zatrzymał się na jakiś posiłek. Za chwilę do ciebie odzwonię. Może jedne? Żwir, beton, to nie jedzenie. Będzie tu jakiś zajazd chyba, co? Co ty na to? Bardzo chętnie, coś innego niż fast food. Ale na szybkości, tak żeby, żeby to nie trwało 40 minut. Żurek na zasmażce. Albo gruchóweczka. O. Na podnamioty byśmy przecież. No, dobrze, że w różnych namiotach. Dobra, to szukamy jedzonka. A jak będzie fancy, to też zostajemy? No... Nazwa mnie ujmuje. Ładna nazwa. Taka polska, żeby obcokrajowiec miał grzeżyło? Grzyło? Was? Siema. Wpadamy na kawę. Dajcie nam jakąś furkę, którą możemy sobie pojechać pod Poznań, żebyśmy byli w stanie go poganiać. Dobra. A ty jedziesz z nami? Wiesz co, no nie, no ja będę w firmie, nie? A na jazdę testową? No, przydałbyś się. Tylko wtedy na miejscu pogadamy, słuchajcie. Dobra. Wiesz, czemu się zatrzymaliśmy? Nie, mam pojęcia. Podłączę ci miniaka trójkę Pro do ładowania. Bo on tam stygnie od godziny w bagażniku. On nie był podłączony? Nie, on musiał wystygnąć. Także właśnie idę ci go podpiąć. Ale Karol, nie uwierzysz? Bateria faktycznie wystygła. Do ładowania użyjemy ulubionego mojego kabelka z wyświetlaczem. Bo on pokazuje, czy się ładuje i z jakim prądem. 25 W ekstra. No, zaraz jak się podniesie, to chyba będzie jeszcze szybciej. I ten kabelek Belkina to jest mój ulubiony kabel do ładowania. Dojechaliśmy do dziupli. To co? 10 minut dziupli? 15. Co tak daleko? Bardzo nieprzychylny trop.
Ile masz pobródków? Ja do trzech. Ja na razie dwa, ale jestem na dobrej drodze. Taka będzie miniaturka film. To będzie piękne. Krzywy stół czy krzywy talerz? No, krzywo pani zapanela po prostu. Krzywo zapanela. Sobie Karol jest, a ja sprawdzę, czemu ta kaula się powiększa pod naszym autem. Bo być może czeka nas jakaś kosztowna naprawa. No silnik jest, akumulator jest, na rozgrzanym, więc chyba trochę jeszcze wróci. A jak nie, to dolejemy. Wiem, czego nie sprawdziliśmy. Poziomu płynów kierunkowskaza. Muszę się napić czegoś przez ten żart. Cześć. Cześć. O, zapraszam. To tyle waży? 1,5 kg. Mhm. No to już wsiadamy w auto, wybierz się z nami, Przemek tym poleci. Słuchajcie, pytanie, jakie auto was interesuje? Chcecie zobaczyć, co mamy do jazdy testowej? Tak. Co robi wrażenie. Ha. Niekoniecznie... I w ogóle występował ten silnik w Opelu w dwóch wersjach. W wersji opolskiej i w wersji ze sprzętem Saba. Sprzętem Saba jest bardzo poszukiwany, bo... Wybraliśmy samochód na jazdę testową. W jaki sposób? Po kolorze. Wybierając kolor. Spoko. Veloce. To szybszy jest. Ale zajebiście wypidowałem drona. Jedziesz, jedziesz. A dzięki drugiemu Karolowi i Przemkowi wybrałem Mini 3 i jestem z tego wyboru mega zadowolony. Przemysław bawi i doradza. Elegancko. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Ja również. Ale całkiem fajny, nie? Pomysł. Tych filmów z Poznania będzie taka, że tle jesteś ty, który robi aparat tak. No bo mam w końcu koncepcję na mój film. Przejdziemy tam i tam. Szliśmy, tak. Wiem. No zobacz, coś odkopali. Ciekawe, jak bardzo ich to zaskoczyło. Nie uwierzysz? Ludzie w internecie mieli rację, faktycznie jest rozkopany ten Poznań. Mi to wygląda na podpuchę. Darek do mnie dzwonił i mówił, że będzie za 40 minut. Mamy 400 metrów do tego miejsca. Myślę, że też będziemy za 40 minut. To na 100% nie jest to roti, o którym myślałem. Chciał tortille. Może odebrać sobie coś. Coś ostrego. Wiecie, co ja tylko coś do picia bym chciał. Ja już po kolacji, także sorry. No i co, Karol?
Dobrze, że mam kapelusz, bo pada deszcz. Północ, wracamy do hotelu. Bo w ogóle śpimy w hotelu, nie wiem czy powiedziałem. Ja jestem cieniasz i uznałem, że bym się wykąpał jednak tak i wyspał w łóżku i przy biurku normalnie zmontował odcinek. I co się okazało, że hotel, który wybrałeś... Nie ma biurek, tak? Wiem. Czego dzisiaj nie zrobiliśmy? Nie zrobiliśmy stopnicy. Jedziemy za to jutro do Świebodzina, Zielona Góra, a następnie na północ. Ale tego już się dowiecie w następnym odcinku.